Tymczasem wiatr ucichł nad Wielką Krokwią i można było rozegrać konkurs drużynowy. Bardzo dobre skoki Kamila Stocha i przebłyski pozostałych pozwoliły Polakom zająć piąte miejsce. Zwyciężyli Niemcy. Łączymy się z Bartoszem Hellerem. Czy to piąte miejsce cieszy, czy pozostawia niedosyt? Przemku, bez wątpienia pozostawia niedosyt. Sezon na półmetku, a my nie doczekaliśmy się jeszcze na polskie podium w Pucharze Świata ani indywidualnie, ani drużynowo. Różnica, jaka dzieli nas od podium na miesiąc przed początkiem Mistrzostw Świata w Falun, to obecnie 30 punktów. Dużo bliższy szczytu jest za to Kamil Stoch, który skoczył dziś 130,5 oraz 130 metrów. Triumfowali Niemcy, pokazując wszystkim, dlaczego są mistrzami olimpijskimi. Skład podium uzupełnili Austriacy i Słoweńcy. Kamil Stoch, gorąco witany w Zakopanem, podwójny mistrz olimpijski, także nie krył rozczarowania z piątego miejsca drużyny. Indywidualnie dostrzegał za to olbrzymi progres w swoich skokach. W końcu daje takie skoki, na jakie mnie stać. Może, tak jak wcześniej mówiłem, one nie są jeszcze na wygranie zawodów, ale najważniejsze, że skaczę na 100%, czyli tyle, ile w danym momencie potrafię, daję z siebie maksa. Dzisiaj obydwa skoki były naprawdę super. I na takie super skoki czekamy jutro, a w oczekiwaniu na niedzielę, podobnie jak dziś, będziemy tu wszyscy w Zakopanem zaklinać pogodę. To tyle spod Wielkiej Krokwi. Dziękuję. Spod Wielkiej Krokwi Bartosz Heller. Polakom nie udało się stanąć na podium w drużowym konkursie na Wielkiej Krokwi. Skończyło się na rozczarowaniu i piątym miejscu. W Zakopanem wygrali Niemcy. Magia Zakopanego działa i ma wpływ na naturę. Halny, który w nocy przewracał drzewa, ucichł po południu nad Wielką Krokwią i pozwolił latać skoczkom. Do pełni szczęścia zabrakło pierwszego w sezonie polskiego podium. Dzisiaj drużyna zrobiła ogromny postęp w stosunku do tego, co było na początku sezonu. Każdy z nas dał z siebie wszystko. Z czwórki Stoch, Żyła, Zniszczoł i Kubacki zawiódł ten ostatni. Po jego słabym pierwszym skoku Polacy stracili szansę na wyższe miejsce. Było to bardzo mocno spóźnione, do tego rozwalone narty na bogi. No, po prostu spieprzyłem tą pierwszą serię. Miesiąc przed Mistrzostwami Świata w Falun naszych skoczków dzieli od podium 17 metrów. Patrząc z perspektywy, jak ten konkurs wyglądał, to myślę, że przy takim optimum ułożenia się całego konkursu można było pokusić się o lepszą lokatę. Indywidualnie błysnął Stoch, dwukrotnie lądował na 130 metrze. Ze wszystkich skaczących uzyskał drugi wynik. W końcu daje takie skoki, na jakie mnie stać. Może, tak jak wcześniej mówiłem, one nie są jeszcze na wygranie zawodów, ale najważniejsze, że skaczę na 100%. Lepszy w obu seriach od mistrza olimpijskiego był jedynie Severin Freund. Lider Niemców, tak jak w Soczi i na początku sezonu, poprowadził do zwycięstwa swoją drużynę. Oba konkursy w tym sezonie Pucharu Świata wyszły nam świetnie. Skakaliśmy dobrze, no i mieliśmy trochę szczęścia. Cieszymy się. W trójce zmieścili się też Austriacy i Słoweńcy. Polaków wyprzedzili też Norwegowie. Jutro na Wielkiej Krokwi kwalifikacje i zaraz po nich konkurs indywidualny. Z Zakopanego Michał Regulski. Kocham tutaj skakać, przyznał Kamil Stoch, który latał dziś w okolicach 130 metra, ale to nie jest nasza liczba dnia. Bo my stawiamy na 13.35, czyli godzinę rozpoczęcia jutrzejszego konkursu. 13.35. Proszę zapisać, zapamiętać i być jutro ze skoczkami. Zapraszamy oczywiście do jedynki.